Negocjacje miasta ze stroną wojskową trwały kilka miesięcy. Teraz pozostaje już tylko podpisanie umowy na organizację w tym roku w Radomiu kolejnej edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show. Ja zachęcałem wczoraj stronę wojskową do tego, abyśmy to porozumienie podpisali w Radomiu. Mamy życzliwe nastawienie i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wraz z dowódcą sił generalnych i przedstawicielem portu lotniczego Radom podpiszemy w Radomiu porozumienie, które zagwarantuje, że Airshow 2015 odbędzie się w Radomiu. Obie strony ustaliły podział swoich obowiązków w kwestii organizacji imprezy oraz zasady jej finansowania. W porozumieniu są te rzeczy, które do tej pory były naszym obowiązkiem, czyli dbanie o bezpieczeństwo, komunikację, parkingi, ale również chcemy się włączyć w promocję tego ważnego wydarzenia. Tegoroczna edycja Airshow, która odbędzie się na lotnisku na Sadkowie, została zaplanowana pod koniec sierpnia.